Nawyki. Cześć, kochane ludziska. Dzisiaj chciałem opowiedzieć wam trochę o nawykach. No ale zanim opowiem moim, o moim myśleniu o nawykach i co to są te nawyki, jak ja to rozumiem, no to oczywiście zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Dobra, odwalone. To co to z tymi nawykami? Właśnie racjonalna terapia zachowań pokazała mi, jak działam nawykowo. Dzięki racjonalnej terapii zachowań jestem w stanie stwierdzić, czy nawyki, które posiadam, służą mi. Sprawdzam to za pomocą pięciu racjonalnych pytań. To jest pierwsza sprawa. I jak działam nawykowo i dlaczego nie mogę tego Zmienić. Ten system tak naprawdę można pokazać, bo ta praca tego mózgu czy to będzie dotyczyło Waszych zachowań, a propos tego, kto co powiedział, czy na temat takich ciężkich sytuacji nie wiem, bo ktoś Wam umarł, bo coś się stało w Waszym życiu. Tak naprawdę ta schemat działania jest taki sam, jak reagujecie, na przykład, nie wiem, na, na pomyloną drogę, na zbitą szklankę. Tak naprawdę wszystko jest takie same i działa wszystko na jednym patencie. Dobra, to opowiem Wam dzisiaj historię z dzisiejszego, z dzisiejszego dnia i e, żeby wam no, pokazać, jak to działa. Będą każdy z Was miał taką sytuację. Jedziemy z moją żonką dzisiaj sobie do siedliska. No i zobaczyłem taki mały znak, że niby droga jest zamknięta. Którą zawsze jechałem do siedliska, no ale ff, droga zamknięta. Pojechałem i okazało się, że rzeczywiście jest jakiś remont drogi, więc musiałem nawrócić i pojechać w inną stronę. Łapiecie to. Dobra. Czyli zdobyłem wiedzę, że droga jest zamknięta i że tędy nie da się przejechać. Okej. Okay. Za parę godzin znowu jechałem do siedliska, rozmawiałem z moim kolegą. No i co zrobiłem? Rozmawiałem z moim kolegą przez telefon. I co zrobiłem? Pojechałem dokładnie tą samą drogą, pomimo tego, że rano mój mózg dostał informację, że ta droga jest nieczynna i że będzie zamknięta jakiś tam czas. To i tak nawykowo pojechałem, bo. To się wydarzyło tylko po pierwsze. Wydarzyło się raz, czyli raz mój mózg tak nie do końca to zapisał, to jest, pierwsze, to jest pierwsza sprawa, a przecież zawsze tędy jeżdżę, więc no to jest logiczne, że mój mózg mówi, stary, znam drogę, więc jedziemy. To jest pierwsza sytuacja. A dwa, że tak naprawdę ja nie do końca byłem w tym aucie, bo... Ja oczywiście kierowałem, ja patrzyłem na wszyscy jadą, ale tak naprawdę byłem skupiony bardzo na rozmowie z, z moim kolegą, co spowodowało, że nawykowo e, pojechałem, e, no, pojechałem po prostu po staremu. No i tak to jest właśnie z tymi nawykami, że mam jakiś nawyk, i od razu jeśli będzie jakieś zdarzenie aktywujące, w tym przypadku to była ta, ta droga, to nawykowo zadziałam po staremu. i Już. No to co zrobić? No jak to co? Są e, mieć dużą przede wszystkim uważność na to, co robię i zadawać sobie pytania. Czyli, jakbym jechał tą drogą, analizowanie znaków, bo nawet znak jest przecież wystawiony, który mówi, że żeby tam nie pojechać, więc jestem dosyć, uważam, rozgarniętym facetem. A jednak, mimo tego, ignoruję mój, moje oczy, ignorują ten znak, albo no bo przecież znają drogę, więc hello, jechałem, ten jest 100 razy. Ja I okazuje że. Ponoszę tego konsekwencje, no bo one są może małe, no bo muszę tylko zawrócić, czyli marnuję swój czas, nie wiem, paliwo i cholera wie, co tam jeszcze. No ale tak jest też często w życiu. No bo ten, ten właśnie to modełko działania można przełożyć na wszystko. Tak jak już Wam mówiłem. Więc to co? Jeszcze raz, bo chyba się zapętliłem i nabykowo zaczynam gadać o tym je, je, jeszcze raz. Więc co? No po pierwsze mm, przyglądać się swoim nawykom i czy one mi służą. W tym przypadku wyjeżdżenie tam i z powrotem mi nie służy. Tak samo nie służy mi nawykowo denerwowanie się na kogoś, jak ktoś coś zrobi, nie służy mi agresja, jeśli nic nie zagraża mojemu zdrowiu, życiu. Tych nawyków, czyli moich nawykowych zachowań jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj dzięki racjonalnej terapii zachowań ja rzeczywiście jestem w stanie wyłapać te nawyki i zapytać się Adam, czy te nawyki ci służą? I wtedy odpowiadam sobie służą albo nie. Jeśli mi nie służą, no to wtedy, jeśli ten nawyk mi nie służy, no to jaki nawyk mógłbyś zmienić? Jakbyś ten nawyk... Myślę, hmm, co by mi w tej sytuacji służyło? No służyłoby mi to i to. Sprawdzam sobie hipotetycznie w głowie, robię sobie tak zwane RWE, czyli taką wizualizację i patrzę, czy rzeczywiście w takiej sytuacji by to zadziałało. No i zaczynam Wprowadzać ten nawyk do myśli, a potem wprowadzą go w działanie, żeby on się umocował. I już, jeśli będę często powtarzał nowe działanie, to jak długo będę go powtarzał, to on się stanie moim nawykiem. Jeśli się stanie moim nawykiem, to Adaż nie będzie robił sobie na przykład krzywdy, jak ktoś coś mówi, co mu się nie podoba. To będę nowy nawyk, nowy nawyk na przykład dbania o siebie, nowy nawyk e, zdrowego jedzenia, nowy nawyk. E, Wolnego jeżdżenia samochodem to są nawyki, które mi służą. Zachęcam Was do poznania siebie i pracy nad sobą, żeby zobaczyć, jakie macie nawyki, a potem do wymiany tych nawyków. Jeśli jesteś zainteresowany, czy ee jak to zrobić, to oczywiście zapraszam na, na warsztaty do mnie na racjonalnym tarpie zachowań. Teraz obecnie odbywają się do online, no, ale ja mam nadzieję, że już niedługo wrócimy do tradycyjnych spotkań. Zachęcam do zakupu książki ABC Emocji. Zachęcam też do brania, <grytania> poczytania sobie też na temat tej metody, bo ta metoda jest banalnie prosta i ciężko ją w ogóle gdzieś tam wywalić. No i też jest pełno trenerów, którzy robią w Polsce na przykład Agnieszka Hotowy, serdecznie polecam. A zapraszam też na grupę e, e, Jak nie zwariować, chyba podejrzeć się, ta grupa, chyba tym się pisana, ale dobra, podejście, wstawię link, jak nie zwariować podczas epidemii. Prowadzi ją mój guru, jak ja to mówię, na, od RTZ, -y Mariusz Wirga. A, I tam e, właśnie e, zobaczycie w praktyce, jak można zastosować a, takie myślenie. A, i się tego po prostu nauczyć. Trzymajcie się dużo dobrych, zdrowych nawyków, bo nawyki tak działamy. Brrr.